Powracamy do tematu aktywności młodzieży, ale tym razem na podstawie realizowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach projektu ekologicznego, którego wartością dodaną jest integracja młodzieży polsko-ukraińskiej. Współpraca Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach z Liceum Przyrodniczym w Łódzku na Ukrainie trwa od 2006 roku. Wspólnie realizowane są projekty w wielu obszarach, a zdecydowanym ich mianownikiem jest integracja młodzieży i kultywowanie tradycji obu narodów, co dziś ma szczególny wymiar. I to istotny punkt kolejnego wyznaczonego zadania, czyli projektu pod nazwą Jak się odnaleźć w erze endemicznej i razem zadbajmy o lepsze jutro, sfinansowanego przez Fundację Polsko-Ukraińska Wymiana na młodzieży. Projekt był pisany w ogóle w styczniu 2022 roku i mogę powiedzieć tylko tyle, że w innej rzeczywistości był pisany, a w innych realiach przyszło nam go realizować. I wtedy jeszcze w styczniu nie przyszło nam przez myśl, że będzie projekt realizowany w stanie wojny na Ukrainie. W ogóle bardzo się cieszymy, że do niego doszło, bo byliśmy pełni obaw, że nie spotkamy się. Współpracujemy najpierw o ochronie środowiska. Myślę dalej. Nie wiem, co będzie dalej, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. Więc biorąc pod uwagę, że właśnie w takich okolicznościach projekt jest realizowany, dla każdej z grup młodzieży będzie on miał znacznie większą wartość oprócz samych podstawowych założeń projektu. Otóż chcieliśmy jakby pokazać młodzieży możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli po pandemii, po nauczaniu zdalnym, po lockdownie. Chcieliśmy pokazać może, jak wrócić do tradycyjnych relacji międzyludzkich. Postawiliśmy na wspieranie aktywnych postaw obywatelskich poprzez uświadamianie młodzieży w kierunku ekologicznym. Chcieliśmy też podnieść kompetencje młodzieży, jeśli chodzi o działalność na rzecz innych ludzi. Postawiliśmy też na promocję przedsiębiorczości, wolontariatu, promowanie może tak aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie otwartości młodych ludzi na świat. Dlatego miejsce realizacji projektu nie jest jedno ze względu na czas trwania, a także założenia zarówno w kontekście nawiązania nowych relacji po pandemii, a także bliskości przyrody. Część już zadań została zrealizowana w fazie przygotowań do projektu, a więc tak jak mówiłam, prezentacje, zdjęcia, wywiady z politykami. No tak cieszymy się, że może będziemy mogli spotkać się z różnymi interesującymi ludźmi. Tu tak jak wspomniałam też chyba wcześniej już z pasjonatami, z ludźmi, którzy odpowiedzialni są za ochronę środowiska Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej i zwiedzimy też oczyszczalnię ścieków jak najbardziej, także jedziemy do Trójmiasta, tam też mamy takie, w sumie takie typowo może ekologiczne, ale a niemniej jednak myślę, że wiele rzeczy nas tutaj jakoś tak wzbogaci, to co tam zobaczymy. Dzieci muszą pracować, współpracować i trochę rozwijać się w ochronie środowiska, bo naprawdę natura jest bardzo piękna i ochrona tej natury, ochrona przyrody ważna dla każdego człowieka, żeby potem ją można było pokazać innym pokoleniom, żeby dzieci mogli oddychać świeżym powietrzem, pływać w czystym morzu i obejrzeć ocean, bo naprawdę tony śmieci, które w oceanie, to jest wielki problem dla naszego świata i nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla Polski, ale dla innych krajów. Mamy też szereg konkursów typu właśnie ekomoda, typu drugie życie zużytych przedmiotów. Mamy też zaplanowany Clinic Action, czyli sprzątanie plaży w Mierzei Wiślanej, kto więcej tych zużytych rzeczy zbierze. Także mamy nadzieję, że to się uda i że będzie tak jak zawsze, że będzie wesoło, że będzie radośnie, że młodzież zrealizujemy to, co planujemy, że te cele nadrzędne, o których nie wiem, za polsko-ukraińskie wymiany młodzieży, czy jeżeli mogę powiedzieć, że będą zrealizowane. To najczęściej są poznawanie się wzajemne, obalanie stereotypów, które tkwią w mentalności obu społeczeństw po obu stronach granicy, poznawanie historii dnia dzisiejszego, Polski, Ukrainy, także ten dialog międzykulturowy i poznawanie się wzajemne i szacunek dla siebie nawzajem będą zachowane i że młodzież ukraińska wyjedzie stąd pełna pozytywnych wrażeń.
I tego można być pewnym, bo przyjechała z bardzo dobrym nastawieniem. Myślę, że co wszystkie będzie dobrze. Bardzo chcę odpoczywać, chodzić, poznawać miasto, także jechać po różnych miastach. Krynica Morska niby ma być następna, to myślę, że będzie wszystko dobrze. Ja chcę, żeby znaleźć nowych sobie kolegów, koleżanek. Chcę poznać lepiej język polski, odnaleźć dla siebie jakieś nowe, ciekawe miejsca i pooglądać trochę przyrody i architektury. Przed uczestnikami, 15-osobową grupą młodzieży z Ukrainy i odpowiednio z Polski, tydzień atrakcji, blisko natury i ich samych, by wspólnie pokonywać trudności, a przy tym nie poprzestawać w realizacji projektów.